czy masz odwagę powiedzieć żono? I stałem tam, gdzie stało domo. Cześć, witajcie. Dzisiaj porozmawiamy sobie o temat wypadkach. O wypadkach w Tatrach, wypadkach na szlakach turystycznych, ale o ile artykuł, który tutaj jest, nawiązuje do sytuacji w Tatrach i to głównie od strony polskiej, o tyle moim zdaniem kwestia bezpieczeństwa w górach jest szczególnie ważna w każdych górach i takie wypadki zdarzają się nie tylko w Tatrach, ale też w innych górach, w Alpach, w górach Harców, w Himalajach, wszędzie. W Alpach, w Dolomitach, w Apeninach, no w różnych miejscach. Wypadki w Tatrach. Życzące niedźwiedzie zagubieni Hindusi. Do centrali Topr dzwonią dwie przerażone turystki znajdujące się na przełęczy między Topami. Mówią, że słyszą ryczące niedźwiedzie i boją się iść dalej. Ratownik próbuje uspokoić przerażone kobiety. Kronika interwencji ratowników Topr jest pełna dziwnych i niesamowitych przypadków, które spotkały turystów w Tatrach, nieprzygotowanych do wędrówki. A tu grupa Hindusów zrobiła drogę, a to ktoś wyszedł za potrzebą i spadł w przepaść. Noc jest do spania, a nie wędrowania. Głosi popularne niegdyś pożyczadło. Faktycznie nocne wędrówki po górach, choć zdaniem niektórych nie pozbawione pewnego tajemniczego uroku, nie są najbezpieczniejszą i polecaną formą aktywności. No tak, można nie zauważyć zejścia ze szlaku, można nie zauważyć, że tam jest przepaść. Pamiętajmy, że my żyjemy w miastach, mamy przyzwyczajone nasze oczy są do tego, że są lampy uliczne oraz światła samochodów. Nie musicie iść w góry. Pójdźcie do zwykłego parku, tam gdzie nie ma lamp przy ścieżkach, tylko gdzieś tam jest wtedy jakiś trawnik w parku czy na łączkę. Będzie kompletnie ciemno, nie będziecie widzieli zupełnie nic. Tam nie ma lamp ulicznych, tam nie ma świateł samochodów. I teraz wyobraźcie sobie, że w tym lesie, czy na tej polanie w parku, na tym trawniczku, tam dalej jest przepaść. Można w nią wpaść naprawdę bez zupełnego problemu. Czasami jednak zimą, czy w przypadku ataków szczytowych w górach najwyższych, nie sposób wrócić na dół przed zwrotem. Dlatego warto znać zasady, które pozwolą spokojnie przetrwać górską noc. Po polskiej stronie Tat poruszanie się po zwrotu i przed wschodem słońca dozwolone jest wyłącznie przez 3 miesiące zimowe. Od początku grudnia do końca lutego. Po stronie słowackiej przepisy są bardziej restrykcyjne. Nie dość, że nie ma zimowego wyjątku, a dodatkowo od 1 listopada do 15 czerwca szlaki poza ścieżkami prowadzącymi do schronisk są zamknięte. To jest, no bo zimą jest niebezpiecznie po prostu w wysokich górach. Czym innym są trasy narciarskie, a czym innym wspinanie się na, nie wiem, na Mount Everest. To jeszcze wspinacze i skalpiniści muszą tak planować wycieczki, aby wyruszać się nie wcześniej niż godzinę po wschodzie i wracać się godzinę przed zachodem słońca. W obu parkach zabronione jest także nocowanie poza schroniskami i dostępnymi wyłącznie dla tatrników polami namiotowymi. No tak, bo są schroniska górskie dla zwykłych turystów, a pola namiotowe dla tatrników. Chodzi tu głównie o zapewnienie zwierzynia, która żyje w coraz bardziej zatłoczonych Tatrach, odrobiny spokoju, przynajmniej w nocy. Dlatego pamiętajmy, że modne ostatnio wyruszanie na wschody czy zachody słońca na wysokie tatrzańskie szczyty jest poza wyjątkami nie tylko nielegalne, ale szkodliwe dla dzikich zwierząt. No i tutaj wam podam kilka historii z tego artykułu, które mówią o różnych wypadkach w górach. Do centrali Topr trzeba zgłoszenie o kilkuosobowej grupy Litwinów znajdujących się w rejonie Zawratu. Wśród turystów jest 10-letnie dziecko. Warunki od rana nie najlepsze. Wciąż się pogarszają. Deszcz zaczyna przechodzić w opad śniegu. Turyści nie mają światła. Nie wzięli latarek. A na Zawrat trafili przypadkiem. Szli z hali Gąsienicowej przez Krzyżne i po zejściu do 5 stawów pomylili kierunki. I ze stawów i Gąsienicowej wychodzą na zawrat ratownicy ze światłem i gorącą herbatą. O 2:30 znajdują turystów. Okazuje się, że pomocy potrzebuje 7 osób i że są one nie najlepiej ubrane. Ratownicy proszą o wsparcie i doniesienie ciepłych ubrań. Rozpoczyna się sprowadzanie grupy do 5 stawów. Jedna z turystek słabnie, więc będzie potrzebny sprzęt. Noszę do transportu. Z centrali wyrusza kolejna grupa, która przed 5:30 dociera do schodzących turystów i typrowców. Około 6 rano akcja kończy się w schronisku w stawach. Z centrali wyrusza kolejna grupa. No.
Podczas dyżuru na hali gąsienicowej otrzymuje strali zgłoszenie o grupie zagubionych, przemoczonych i zmarzniętych turystów w rejonie Źlebu Kulczyńskiego. Te wszystkie nazwy to są rejony w Tatrach. Na mapach one są dobrze oznaczone. Kiedy docieram do nich w rzeźistym deszczu, okazuje się, że to trzech Hindusów i jeden Łotysz, którzy koło południa wyruszyli z Kasprowego przez Świnicę i po zejściu do pięciu stawów, przy powoli zapadającym zmroku, podjęli decyzję o powrocie do Zakopanego najkrótszą drogą, wskazaną przez Google Maps. Niestety wiodła ona przez Koziwielach. Jedynym światłem, jakim mieli tkwisi, były oczywiście latarki w telefonach. Na szczęście znowu skończyło się na przemarznięciu i przemoczeniu, ale gdyby grupa kontynuowała schodzenie Źlebem, konsekwencje mogłyby być o wiele gorsze. Inna historia. Pojawia się zgłoszenie od zaniepokojonego turysty ze schroniska w pięciu stawach, czekającego na starszych kolegów, z którymi został się przy wodogrzmotach Mickiewicza. Koło południa. Telefony mężczyzn nie odpowiadają, a według relacji byli oni najlepiej przygotowani do wędrówki pod względem kondycji i wyposażenia. Kierownik dyżuru podejmuje decyzję o wykorzystaniu narzędzia, którym niedawno dysponuje TOP, czyli dronów. Te okazują się bardzo skuteczne. Już po kilku minutach od rozpoczęcia lotów z rejonu dolnej stacji wyciągu towarowego w Dolinie Roztoki kamera termowizyjna namierza poszukiwanych. No, to jest taki dron z systemem RTK, to taki już naprawdę solidnie wyposażony. Docieram na miejsce, dowiaduję się, że turystów przyrosły zarówno możliwości techniczne, oblodzenie, jak i długość trasy. Po zmroku panowie świecili latarkami w telefonach, których baterie szybko się wyczerpały. Światło nie tylko w tunelu. Otrzymujemy zgłoszenie o turysty znajdującego się w Dolinie Pańczycy. Nawiązał kontakt głosowy ze wzywającym pomocy osobom znajdującą się bez światła i telefonu gdzieś w rejonie Orlej Perci. Gdy docieramy do zgłaszającego, okazuje się, że on także nie ma światła. Dajemy mu zapasową czołówkę na zejście i udajemy się w rejon Przełęczy Nowickiego, gdzie z trudem lokalizujemy poszukiwanego. Turysta z Ukrainy, który bez wyposażenia i znajomości terenu wyruszył po południu na wycieczkę Orlą Percią. Ponieważ mężczyzna znajduje się w trudnym i eksponowanym terenie 100 metrów poniżej szlaku, bezpieczne sprowadzenie go zajmuje nam kilka godzin. No. Następna historia. Do TOP dzwoni turysta. Wraz z pięcioma koleżankami schodzą z pięciu stawów przez świstówkę do Morskiego Oka. Nie mają czołówek, oświetlają sobie drogę telefonami, więc nic pewne, czy nie zdubiły szlaku. Lokalizujemy turystów za pomocą aplikacji Ratunek. Są na szlaku około 600 metrów od Morskiego Oka. Jeden brak światła i wyczerpanie sprawiają, że niezbędne jest nasze wsparcie. Następna historia. Kolejne zgłoszenie od turystów z rejonu Źlebu Kulczyńskiego. Po dotarciu na miejsce okazuje się, że to trójka młodych chłopaków, dość dobrze wyposażonych, ale niestety mają się tylko jedną i to słabo świecącą czołówkę. Gdyby nie problemy ze światłem, nasza pomoc nie byłaby potrzebna. Kilka dni później kolega dyżurujący w Morskim Oku dostrzega bardzo słabe światełko w rejonie zejścia z rysów do Czarnego Stawu. Ponieważ wcześniej otrzymaliśmy zgłoszenie o braku kontaktu z turystą, który wyszedł na rysy, ratownik dyżurny rusza z pomocą. Okazuje się, że to właśnie poszukiwany mężczyzna, bez światła i z wyładowanym telefonem, w desperacji oświetlający sobie drogę z latkiem. Iść przeczytać. Otrzymujemy zgłoszenie od Taternika, biwakującego w namiocie na wierzchołku kazalnicy Międuszewieckiej. Kolega dzwoniącego przed chwilą wyszedł z namiotu bez raków i asyturacji. Zapewne za potrzebą, po czym posilił się na śniegu i spadł w stronę kotła kazalnicy. Udało mu się zatrzymać, ale gdy próbował złapać rzuconą przez partnera linę, niestety znów stracił równowagę i sunął się szybko po twardym śniegu aż do progu kotła. Stąd nastąpił kilkusetymetrowy, swobodny lot na piardi nad Czarnym Stawem. Mężczyzna nie miał szans na przeżycie. Do podobnego zdarzenia doszło w czerwcu 2020 roku, gdy dwójka turystów bywających w namiocie na Zawracie zaskoczyła w nocy gwałtowna burza z bardzo silnym wiatrem. Prawdopodobnie jeden z podmuchów rozerwał namiot i spowodował upadek nieasyturowanych turystów po twardym śniegu z Zawratu w stronę hali gąsienicowej. Uderzenie w skałę podnóża Źlebu miało dla obojga tragiczne konsekwencje. Następna historia. Do centrali dociera prośba od dwóch
i przemoczonych i wychłodzonych turystów, którzy poprzedniego dnia postanowili zabiwakować na chińczowej przełęczy w rejonie Mingu-Szewieckiego Szczytu Wielkiego. Niestety nie wzięli pod uwagę załamania pogody i opadów marznącego śniegu, przez co po biwaku nie są w stanie samodzielnie kontynuować wędrówki. Ze względu na złą pogodę nie można użyć śmigłowca. Ratownicy dotarli na miejsce dopiero po 10. Nocne wędrowanie. Do toby dociera informacja, że w rejonie Kozi Przełęczy utknęła dwójka turystów ze Estonii. Nic im nie jest, ale nie są w stanie odnaleźć szlaku i bezpiecznie zejść. Okazuje się, że ci sami turyści kilka godzin wcześniej mieli problemy w źlebie Kuczyńskiego, gdzie pomogły im napotkane osoby. Zamiast wrócić, wędrowcy postanowili przejść przez Kozią Przełęcz. Po zwrotu nie udało im się znaleźć szlaku, nie mają źródła światła i liczą na naszą pomoc. Do top dzwonią turyści, którzy z trzyosobowym zespołem zrobili się w zapadającym zwrotu, schodząc z Mingu-Szewieckiego szczytu czarnego. Z mowy wynika, że ich znajomość topografii nie gwarantuje bezpiecznego zejścia. Prosimy, aby pozostali w bezpiecznym miejscu i czekali na ratowników. Po 18 do Masydżowota wyjeżdża 20 tuprowców. Tuż po 23 nawiązują kontakt głosowy z turystami, którzy znajdują się w północnej ścianie Mingu-Szewieckiego szczytu czarnego. Ratownicy poręczują drogę i po północy docierają do poszukiwanych. Następne. Do topy dzwonią dwaj turyści przebywający między Żabią Przełęczą a Rysami w ścianie, w trudnym terenie. Zamierzali iść na Rysy, ale ze względu na zbyt późną porę postanowili zawrócić. Po zejściu z buli pod Rysami zgubili szlak, mimo że mieli czołówki. Zaczęli wracać pod górę, żeby znaleźć ścieżkę i w niepojęty sposób zapchali się w bardzo trudny i kruchy teren. Nasze się nie kontynuowali wędrówki i wezwali pomoc. Do toby dzwonią turyści, którzy w trzyosobowej grupie dotarli na Kasprowy Wierch, trując drogę w głębokim śniegu. Kolejka jest nieczynna, zrobiło się ciemno, szlaki są zasypane, nie wiedzą co robić. Stopor turysta, który schodząc z tarpu w kierunku zielonego stawu, zdobył szlak i wszedł w łany krosówek. Stąd nie jest w stanie się wydostać. Podaje swoje numery z GPS-a. Z centrali na halę gąsienicową wjeżdża trzech ratowników. Mężczyzna był dobrze wyposażony, miał kompas i mapę, ale najprawdopodobniej zmierzył azymut na dolną stację wyciągu na gąsienicowej. Hali gąsienicowej. Przez co wyszedł w częściowo zasypany śniegiem łany rozsuwek, trudny do przebicia w zapadającym śniegu i zwrotu i mdle. Następne. Otrzymujemy zgłoszenie dotyczące turystów, którzy w trudnych warunkach po prawie 10 godzin wędrówki z użyciem masaturacji dotarli na wierzchołek skrajnego granata. Z powodu ciemności i braku doświadczenia nie potrafili podjąć decyzji ani o kontynuowaniu drogi na zadni granat, ani o powrocie. Mieli sporo szczęścia, że po drodze nie spowodowali lawiny. Po kilku godzinach zużył się masaturacji, sprowadzamy ich bezpiecznie do murowańca. Do centrali dzwonią dwie przeżone turystki, które znajdujące się na przełęczy między trupami. Mówią, że słyszą ryczące niedźwiedzie i boją się iść dalej. Prosimy, by zawróciły do murowańca. Murowańce jest stronnictwo rurowskie, najbardziej znane w Tatrach. Po polskiej stronie, a naprzeciw wyrusza ratownik dyżurny. Doprowadza turystki do schroniska i aby zaoszczędzić im kolejnych spotkań z niedźwiedziem, zwozi je na brzeziny. Prawie identyczne zgłoszenie dociera do nas rok później z Zielonym Osyrą Oka. Ponownie konieczna jest interwencja dyżurnego i zwiezienie turystki na parking na Palenicy. Na koniec warto wspomnieć trochę humorystycznie o średnim zagrożeniu towarzyszącym nocnym wyruchom po Tatrach. Jak już wspomniałem, nocne dla wielu zwierząt pora żerowania i dużej aktywności. Dlatego wędrując po zmroku, często widzimy błyszczące w ciemności oczy mniejszych lub większych zwierząt. Dodatkowo jesienią przychodzi czas brodów jeleni, rykowiska, w czasie którego samce donośnym rykiem odstraszają konkurencję. Większość nieświadomych turystów ryk jelenia kojarzy z niewidziami, co oczywiście przysparza im strachu, a ratownikom dodatkowej pracy. Plusem jest to, że tacy turyści nie będą już więcej wędrowali po zmroku. Słuchajcie, wszystkie przeczytane przeze mnie historie dotyczą sytuacji ludzi, którzy nieprzygotowani, albo słabo przygotowani, albo nieświadomi poszli w wysokie góry w Tatrach. Taka sytuacja może się zdarzyć w każdych górach. Musimy odróżnić oślą łączkę,
szlaki narciarskie, które są zabezpieczone, przygotowane, tam wchodzimy za opłatą i oni wiedzą, ile tam jest ludzi i każdy sobie dobiera do własnych możliwości ten szlak. Takie miejsca właśnie w dolnej części gór, gdzie każdy może podejść sobie na jakąś tam polankę i sobie posiedzieć i nawet tam wchodząc na te niskie polanki, już my, ludzie, którzy poruszają się samochodami, będziemy strasznie zmęczeni. Naprawdę. Ale jeżeli wybierzemy się w góry wysokie, przede wszystkim weźmy telefon i weźmy naładowany powerbank. Pamiętajmy, że tam jest słaby zasięg, więc telefon zużywa dużo szybciej baterię niż na dole. Dlatego powerbanki są niezbędne. Kupowanie powerbanków to nie jest widzimisię, tylko bardzo ważna rzecz, żeby posiadać kilka powerbanków różnych firm, w różnych technologiach, po prostu żeby być niezawodnym. Wziąć sobie powerbank i bierzemy po jednym powerbanku na osobę, a nie na całą grupę. Każdy powinien mieć swój powerbank. Do tego, jeżeli idziemy grupą, to dobrze się umówić, że jeden telefon jest cały czas włączony, a druga osoba po prostu ma telefon wyłączony na wypadek awaryjny, żeby można było go włączyć, żeby był naładowany. Jak mi się rozładuje, to wtedy twój będzie chodził. Chodzi o to, żeby nie zużyć tej baterii na Instagramie w górach, bo nie będziemy się skontaktować w razie sytuacji. Poza tym w obecnych czasach, kiedy mamy GPS w telefonie, jest o tyle lepsze, że wezwanie pomocy jest dużo prostsze i szybsze. Łatwiej jest taką osobę odnaleźć, bo współrzędne jest z GPS-u. Ale w tym momencie, jeśli chodzi o zdjęcia, filmiki na Insta czy coś tam, robienie ich w wysokich górach jest bardzo słabym pomysłem z tego względu, że można nie zauważyć jakiejś dziury, można gdzieś tam się potknąć, można zlecieć i się zabić. Więc lepiej jest robić zdjęcia, ale już się umieszczać w internecie, będąc w schronisku. Możecie używać kamerki, najlepszym do tego jest użycie kamerki sportowej, nie kamerki w telefonie, nie lustrzanki, ponieważ lustrzanka jest dobra tam na dole, na polanach i tak dalej, nie w górach wysokich. W górach wysokich będzie dobra kamerka typu GoPro. Insta 360 do 2 będzie dobra, Sony Edge będzie dobry, GoPro będzie dobre. Tego typu kamery będą dobre. A później filmiki czy materiały już sobie na dole, będąc bezpiecznie, wysyłamy. Jak idziemy w 3 osoby, no lepiej, żeby jedna osoba miała włączony telefon, 2 żeby miały wyłączony, no bo może być potrzeba. Do tego oczywiście powerbanki. Oprócz tego mapy papierowe. W górach są bardzo ważne mapy papierowe, ponieważ Google Maps jest bardzo dobry, jeżeli się poruszamy drogą, jest bardzo dobry, jeżeli się poruszamy komunikacją miejską, jeżeli się poruszamy samochodem, jest super, czy nawet pociągiem, to Google Maps naprawdę jest super sprawą. Ale Google Maps słabo wam pomoże w górach, ponieważ on wyznaczy najkrótszą trasę, a tam mogą być skały, tam mogą być ściany, tam mogą być cała masa różnych miejsc, gdzie można zlecieć. Tam mogło być tak, że wyszliście niebieskim szlakiem, a was prowadzi najkrótszą trasą czarnym szlakiem. Może was prowadzić tam, gdzie nie ma szlaku, gdzie nie ma żadnych zabezpieczeń. No, Google Maps nie jest najlepszą opcją do chodzenia po górach. Poza tym, jeżeli idziecie pierwszy czy drugi raz, nie znacie terenu w danym miejscu, przede wszystkim zapytajcie się w schronisku o porady, chcecie pójść tam, co wam jest potrzebne, na co uważać. Wam zaznaczam nawet kółeczkami na mapach, gdzie trzeba być szczególnie ostrożnym. A jeżeli faktycznie zupełnie nie znacie się na górach, no nie zdziwajcie Diroja, tylko wynajmijcie sobie przewodnika górskiego, który za pewną opłatą wam będzie towarzyszył i was poprowadzi w dane miejsce. To nie jest żaden wstyd korzystać z usług przewodników górskich, ponieważ w każdych górach można się zabić, może dojść do nieszczęścia z byle powodu. No trzeba naprawdę być bardzo ostrożnym i te historie tutaj, które się wydarzyły w Tatrach, od polskiej strony mogą się zdarzyć w każdych górach. Na Słowacji, w Tatrach, w Alpach, w Apeninach, w Dolomitach. Wszędzie to się może zdarzyć. Tak więc mój apel do wszystkich, którzy się wybierają w góry: bądźcie rozważni i ostrożni.
I na pewno nie zabierajcie flaszki wódki ze sobą, idąc w góry, bo jeżeli wy się napijecie i będziecie zdziewać Deroya, no to naprawdę macie duże szanse, żeby się zabić. Dlatego ani sobie, ani wam nie życzę. Uważajcie na siebie w górach. Ty co kobiety chciałbyś zniewolić, pozbawić chciałbyś niewolnej woli. Rządzie biskupie, do was to mówię, wstydzi się was dziś kraj. Nie płaczcie siostry, kochanie, traćcie, uwierzcie w naszą wygraną walkę.